Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że Wasza zabawa sylwestrowa udała się jak najlepiej. Dziękuję wszystkim za przepiękne życzenia, które od Was otrzymałam. Muszę Wam powiedzieć, że ja się bawiłam całkiem nieźle. Zabawa była, można to określić, koedukacyjna. Średnia wieku nie była zbyt wysoka i naprawdę dowiedziałam się paru rzeczy o brytyjskiej młodzieży. To zostawiam na siebie może. Może kiedyś jeszcze przyjdzie czas, to się z Wami z tym podzielę. Dzisiaj na Waszą prośbę nakręcę filmik o zakupach, które wykonałam w Polsce, o zakupach kosmetycznych. O wiele więcej kupiłam kosmetyków pielęgnacyjnych niż do makijażu i zaraz się o tym przekonacie, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Jest maseczka z firmy Biovax. Maseczka przepięknie pachnie, ale muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, co się stało w Polsce. Moje włosy wyglądały tragicznie. One tutaj się wydają, że się błyszczą, ale coś im się stało. Były tak przesuszone. Nie wiem, czy to woda, czy to wina suszarki mojej mamy, a mrozem na zewnątrz, nie wiem. Maseczka, jak na razie, jeszcze nie mogę Wam za dużo o niej powiedzieć, gdyż używam jej tylko przez niecałe 2 tygodnie. Tak samo jak ten szampon, którego już pół nie ma, ale przypuszczam, że jest to wina tego, że w moim domu w tym momencie mamy pełną chatę i ktoś pewnie mi tutaj podkradał ten szampon. Nie jest tak oczyszczający jak szampon na przykład z firmy Lush jakiekolwiek i przez to mi się wydaje, że troszeczkę mi przytłuszcza włosy, przytłuszczał po prostu na drugi dzień, na trzeci dzień musiałam jeszcze na pewno umyć, no ale zobaczę, jak się będzie spróbował tutaj w Wielkiej Brytanii z tą wodą i nie mogłam się powstrzymać i kupiłam też sobie ten szampon do włosów zniszczonych. Ja jeszcze go nie używam, oczywiście jak tylko zacznę, to dam Wam znać na blogu albo tutaj. Jeżeli chodzi o biodermę, moja mama kupiła mi przepiękną biodermę z pompką, w której się zakochałam, bo działa idealnie. Przez to, że miałam limit bagażowy, niestety nie byłam w stanie jej wziąć i żyło jej bardzo. Zależało mi bardziej na tej pompce. Myślałam sobie właśnie, że... Bo wiedziałam, że mam biodermę w domu i chciałam tą pompkę, zużyć tą biodermę z pompką i wtedy przelewać sobie te butelki bez pompki. No ale nie udało się niestety i na to wychodzi, że będę używała to, tamta została, no ale jak będę jeździła do domu, to będę miała świetny błędy do makijażu. I muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że uważajcie na promocje w aptekach, tych takich dużych, ogromnych, tak jak na przykład Superfarm, gdyż tam większość kosmetyków jest, jeżeli jest promocja, to też jest dobrze, ale też trzeba z tym uważać. Sprawdźcie też inne apteki, które ja zauważyłam, nawet stojąc w kolejce, że ceny różnią, są ogromne i ta Superfarm wcale nie jest taka tania, na jaką wygląda. I na przykład to, że te tabletki tam niby podobno kosztują normalnie 45 zł, w promocji 37. Ja kupiłam je w innej aptece bez promocji za 32 zł, także różnica jest ogromna. Tak samo do biodermy. Ja kupiłam je w aptece. To jest apteka w ulicy Lipowej na przejeździe. Broń Boże, to nie jest żadna reklama dla apteki, po prostu ja sama zauważyłam, że tam ceny są o wiele mniejsze w porównaniu do innych aptek. Mówię tu o aptece w Białymstoku. I ta biodermę tam bez promocji kosztuje chyba 62 zł, a w Superfarmie 66. Także trzeba uważać. Oczywiście to też niby jest w promocji, ale było napisane wszystkie produkty Biovaxu 12,99. Akurat ten nie był w promocji. Nie wiem czemu, nie było zaznaczone, że nie jest w promocji. No ale za późno zobaczyłam, nawet już nie miałam ochoty wracać i tam pytać się, dlaczego reklamują coś innego, a później cena na kasie jest zupełnie inna. No ale nieważne, nie byłam zadowolona zbytnio z tego i po prostu się z Wami chcę z tym podzielić. Także widzicie, kupiłam sobie zapas tych tabletek, te tabletki, które mi się wcześniej też skończyły. Tabletki kwas omega 369. Kolejny produkt apteczny to nafta kosmetyczna, której jeszcze nie używałam i to jest akurat z olejem rycynowym. Dość tani produkt, bo kosztował 5,95. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę używać, ale na razie muszę skończyć inne historie. Nie chcę po prostu za dużo produktów na moje włosy kłaść i na pewno też dam Wam znać, jak to się sprawuje. Dzięki Szusz, bo Szusz mi właśnie poleciła. W ogóle dziękuję wszystkim pięknie za wszystkie polecane kosmetyki. Naprawdę bardzo skrupulatnie staram się wszystkie komentarze zapamiętać. Zrobiłam sobie listę. I dzięki Szusz zakupiłam zestaw Seboradin. To są takie... witaminowe bomby do włosów i to są takie ampułki właśnie ziołowe, które między innymi też mają olej rycynowy i coś tam jeszcze w składzie, ja wyrzuciłam to opakowanie i to jest kuracja 14-dniowa i tą ampułkę się powinno właśnie w skórę głowy wzmasowywać. Jak widzicie, na razie jeszcze nie zużyłam połowy i też oczywiście dam Wam znać, co o niej myślę. Kosztuje to już 30, około 30 zł, nie pamiętam, 20 coś czy 30 coś, już nie pamiętam naprawdę. Jeszcze już polecała mi, bo się troszeczkę poskarżyłam o tym, że nie zdążyłam zrobić zakupów w Biochemii Urody i w mazidłach niestety, a chciałam te serum z witaminą C, już polecałam mi krem z La Roche-Posay, ale on kosztuje prawie 100. I w końcu zdecydowałam się na zestaw
Kasi z kanału makijaża Kasi D i przechowuję go w takim pięknym pudełku, które był jednym z moich prezentów świątecznych. I tutaj jest cały zestaw małego chemika i nie mam tylko alkoholu izopropylowego, nie znalazłam go w aptece. I tutaj już byłam w aptece jednej, zapytałam pani, powiedziałam, że mi sprowadzi, tylko że to będzie butla litrowa. Nie wiem, co zrobię z litrową butlą alkoholu, ale przypuszczam, tak jak Kasia, będę mogła może używać ich do czyszczenia pędzli albo do czegokolwiek innego. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Dużo was prosi mnie o to, jak pielęgnować pędzle. Ja was odsyłam do filmiku Kaśki i ona tam przepięknie opisała wszystko, przepięknie pokazała, ale dlatego ja uważam, że już nie powinnam po prostu dublować ją z tym filmikiem, bo to by było bez sensu. Kolejny produkt. Też apteczny, to jest Cetaphil i to jest krem do skóry, skóry wrażliwej. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce działa idealnie, gdyż tam skórę miałam naprawdę wysuszoną. Niestety w tym momencie troszeczkę się błyszczę po nim i muszę się dobrze matować. Od siostry dostałam z firmy Flosslec żel do powiek. Jak na razie jeszcze nie mogę się za dużo na temat tego produktu wypowiedzieć, bo to jest na co dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie, ponad tydzień od kiedy go używam. Trzymam go w lodówce i oczywiście też, jeżeli ten produkt okaże się beznadziejny, dzień to wam powiem, albo że jeżeli okaże się naprawdę fenomenalne, też wam o tym powiem. Kolejna rzecz to krem Bambino kupiony w Rossmanie w promocji, chyba za piątaka, 25% gratis. Ten produkt to oliwka pielęgnacyjna z firmy HIP, która nie zawiera substancji zapachowych, olejków eterycznych, barwników konserwujących, parabenów. Też w Rossmanie jest o wiele tańsza niż w innych aptekach. Po raz kolejny. Jeszcze jej nie używałam, gdyż cały czas w tym momencie mam ten balsam z La Roche-Posay i muszę go skończyć, wtedy dopiero będę używała. Będę go stosowała po prysznicu na jeszcze wilgotną skórę. Próbowałam ten olejek z Johnson & Johnson, ale mam uczulenie na niego i dlatego wypróbuję ten z HIP, który jest o wiele bardziej naturalny. Kupiłam sobie też maść arnikową, bo na siłę uprawiam sport, który czasami powoduje, że mam troszeczkę siniaków, dlatego kupiłam sobie marsz na moje sińce. Jakbym wam pokazała teraz swoje okazy na kolanach do odciągania walizki, bo niestety w Warszawie nikt nie pomyślał o tym, żeby zrobić na głównych dworcach jakieś windy albo czegokolwiek, żeby tej walizki nie trzeba pociągać, no to może tych siniaków nie miało, ale niestety tego nigdzie nie ma i ciężko się poruszać generalnie jest po Warszawie, po tych wybojach z tym wszystkim. I teraz kosmetyki kolorowe, czyli makijaż. Powiem wam, że dużo właśnie osób polecam jej kosmetyki Kobo i ten Essence. Byłam w naturze, byłam z mamą, a mama mi mówi cały czas, choć już idziemy, po co, ile tu masz czas oglądać te głupoty, to perele. No i musiałam iść, nie zdążyłam się napatrzeć, ale z tego co widziałam, to większość kosmetyków posiadam, także nie widziałam celu dublowania czegoś. I nie zakupiłam zbyt ogromnej ilości kosmetyków, tak naprawdę kupiłam tylko jeden cień z firmy Kobo i też jestem z nim troszeczkę zawiedziona, czy zawiedziona pod tym względem, że niby to miało być tanie kosmetyki, a wcale nie jest taki tani, w kolorze 04 i to jest taki kolorek, którym jest, to jest taka brzoskwinka z malutkimi drobinkami, coś takiego. Kosztował chyba 13 zł i kupiłam jeden cień z firmy Inglot, który kosztuje 10 zł, czyli moim zdaniem o wiele lepiej, bo o wiele przyjemniejsza cena. Kolor 351 to jest matowy, beżowy, który jest bardzo dobrym kolorem bazowym. I one sobie zamieszkały teraz w mojej paletce MAC, ale niestety te cienie nie mają w sobie magnesu, także nie trzymają się mojej paletki i jestem troszeczkę zawiedziona z tego powodu też, bo zapytałam pani w Inglocie i pani powiedziała mi, że one są magnetyczne, dopiero później zobaczyłam, że nie są. To by było chyba na tyle z moich zakupów. Pewnie coś zapomniałam, jak mi się przypomni, to wam dam znać na dole. Napiszcie mi koniecznie, co myślicie o moich zdobyczach. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Aha, jeszcze na koniec chciałam wam się podzielić moją taką refleksją. Czy nie uważacie, że w Polsce mamy ogromną liczbę aptek? Aptek jest więcej niż sklepów spożywczych i tak naprawdę te wszystkie tabletki, te leki wyglądają jak cukierki i ludzie zaczynają napychać się tym wszystkim. To jest takie trochę dla mnie przerażające. W telewizji co druga reklama to reklama jakiegoś leku. I tak chciałam właśnie zapytać was, jakie wy macie o tym zdanie. Ja mogę wam powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii nie ma jakiegoś ogromnego natłoku aptek. Na mojej ulicy jest jedna. Albo się kupuje ewentualnie leki na przykład w Butcie. I powiem wam, że ilość leków jest o wiele mniejsza. I nie zauważyłam wcale, żeby tutaj ludzie jakoś specjalnie umierali z tego powodu. Przeraża mnie to, że właśnie te wszystkie apteki, w których byłam, są pełne ludzi. Większość z nich to właśnie starsi ludzie, którzy
wierzą w to, że te leki naprawdę mogą im pomóc. Moim zdaniem bycie szczęśliwym albo spożywanie większej ilości owoców byłoby o wiele lepsze i zdrowsze dla osoby niż spożywanie nie wiadomo jakiej ilości leków, których skład jest w większości dość sztuczny. Nie chcę tutaj zalatywać hipokryzją, bo tak naprawdę ja też kupiłam, wiecie, kupiłam na przykład to czy te tabletki, ale ja oczywiście nie zmuszam nikogo, żeby zrezygnował z koniecznych zakupów aptekach, bo to nie o to chodzi. Nie mam ochoty też, żeby jakiekolwiek apteki przez mój tutaj filmik zbankrutowały, bo to też nie jest mój cel. Tylko po prostu taka przestroga, że może zamiast sięgnąć po leki, albo zapiszcie się na przykład, tabletki odchudzające, pełna liczba tych tabletek odchudzających. Zamiast może wziąć się za tabletki, to może właśnie idźcie na spacer, troszeczkę więcej ruchu, więcej owoców, soków naturalnych. Jedzenie w Polsce jest naprawdę bardzo dobrej jakości, jest dość w miarę jeszcze naturalne. I powinniśmy, tak mi się wydaje, z tego jak najbardziej korzystać. A ewentualnie, jeżeli już takie naturalne metody nie pomagają, to wtedy sięgnijmy po leki. I to tylko takie moje zdanie. Mam nadzieję, że nikogo tym nie uraziłam i że zrozumieliście, o co mi chodzi w tym ostatnim moim, w tym ostatniej mojej refleksji. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia.